Kolejnymi spotkaniami z Panem Jezusem Chrystusem są spotkania po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. I takim jednym z takich spotkań jest spotkanie Pana Jezusa ze Szczepanem. Szczepan widzi Syna Człowieczego w niebie. To spotkanie jest opisane w Dziejach Apostolskich, 7 rozdział, 51 werset do 60. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Człowiek po prawicy Boga. To wspaniałe wydarzenie zapowiedział Pan Jezus Chrystus już podczas rozmowy z Natanaelem, kiedy Pan Jezus Chrystus zmarł na krzyżu Golgoty, zasłona świątyni rozdarła się, została rozdarta przez niewidzialną Bożą rękę. Od tej pory niebo zostało otwarte dla wszystkich zbawionych, którzy teraz mogą patrzeć z wiarą na górę i w górę i widzieć Pana Jezusa Chrystusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Szczepan był prostym człowiekiem, a jednak to on został wybrany i powołany przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w imponujący sposób pokazać trwający setki lat opór ludu izraelskiego przeciwko Bogu oraz przeciwko posłanym przez Niego prorokom. Religijnych przywódców ludu nazywa zdrajcami i mordercami. I to są nazwy, które dotyczą zdrajców i morderców Sprawiedliwego, czyli Pana Jezusa. Zaświadczył też przed Radą Najwyższą, że ten Sprawiedliwy jest Synem Człowieczym stojącym po prawicy Bożej. Za to świadectwo Szczepan został ukamienowany przed tym samym zgromadzeniem. Pan Jezus jako oskarżony mówił, że jest Synem Człowieczym i niebawem zasiądzie po prawicy Boga. Również za tę wypowiedź Pan Jezus został ukrzyżowany. Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Szczepan jest pierwszym chrześcijańskim męczennikiem. Niezliczona ilość jego naśladowców oddała swoje życie za świadectwo o Panu Jezusie. Zginęli od miecza, byli rzucani na pożarcie dzikim zwierzętom, zrzucani ze skał i paleni na stosach. W ten sposób tysiąckrotnie spełniło się słowo Pana. Religijni przywódcy Żydów, którzy przysłuchiwali się Szczepanowi, krzyżując Pana Jezusa i odrzucając argumenty przemowy Piotra, wybrali kierunek, z którego już nie mogli zawrócić, nie kompromitując się. Poza tym ich serce przez nieposłuszeństwo Słowu Bożemu stało się tak zatwardziałe, że już nie mogli naprawić swojego złego postępowania. Wprawdzie potrafili intelektualnie pojąć argumentację Szczepana, lecz nie byli gotowi na pokutę wobec Boga, ponieważ prawda została im udowodniona i trafiła ona do ich sumień. Nie byli w stanie nic odpowiedzieć na słowa Szczepana. Oni jedynie zgrzytali zębami, co było zapowiedzią ich morderczych zamiarów. Pomimo takiego sprzeciwu, przeciwko Duchowi Świętemu, przeciwko Duchowi Bożemu, Szczepan dokończył swoje świadectwo, gdy przepełniony Duchem Świętym spoglądał w niebo. Wierzymy, że w tym momencie rzeczywiście oglądał chwałę Bożą. Jest to chwała łaski Bożej, którą zapowiadali i wychwalali aniołowie podczas narodzin Pana Jezusa Chrystusa. Poza tym Szczepan widział Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Prowadzony ziemskimi okolicznościami i mający przed swoimi oczami niebiańską chwałę, daje całemu ludowi izraelskiemu ostatnią ofertę łaski. Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Ważność tej łaskawej oferty zostaje potwierdzona faktem, że Pan Jezus Chrystus stał po prawicy Bożej. On był gotowy natychmiast okazać swojemu ludowi łaskę. Jednak oni nie chcieli go słuchać i jednogłośnie zwrócili się przeciwko niemu.
wyrzuciliście Pana tak, jak przed paroma tygodniami Jego Pana Jezusa Chrystusa poza miasto. Tam Go ukamienowali, a w gradzie kamieni, które Go uderzały, Szczepan modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A klęcząc, prosił jeszcze: Panie, nie policz im grzechu tego. Dla wierzących czasu łaski niebo jest zawsze otwarte. Oczami serca widzą w nim Jezusa Chrystusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Z otwartego nieba wypływa do nas łaska i miłosierdzie od naszego arcykapłana, którego wielokrotnie możemy doznawać w ciężkich sytuacjach, kiedy sami jesteśmy bezsilni. Jako święci kapłani występujemy i wstępujemy przez otwarte niebo do Boga. I ponieważ wstępujemy przez otwarte niebo do Boga, to po to, aby przynieść Mu ofiarę chwały i dziękczynienia. Jednocześnie przychodzimy przed tron łaski, aby błogosławić Boga, aby przedstawić Bogu nasze prośby.